Cześć, witajcie, jestem Wojtek i w czasach końca 2023 tak by wypadało, wypadałoby nagrać może coś na temat czasów końca. E, mamy koniec 2023 roku, dużo się udało zrobić, dużo się nie udało zrobić, część zrobiłem, części nie zrobiłem, wiecie jak to wszystko wygląda. E, ale nie, nie ma co no tu narzekać, będzie przyszły rok, mam nadzieję, że równie dobry, a nawet może lepszy. Nie był zły. To nie był zły rok, naprawdę, uwierzcie mi. Lećmy z tematem, ponieważ jest dużo, dużo do czytania. Sponsorem jest Marcin. Marcin, który odezwał się i chciał zasponsorować po prostu czasy końca. Chciał, żeby ta historia trwała i żeby długo trwała, tak więc lećmy dzisiaj z tematem. Mam nadzieję, że się uda dłuższy odcinek, tak żebyście wszyscy, wszystkie piwniczaki, które dzisiaj w ogóle nie wychodzą z piwnicy, żeby miały co posłuchać. Trzymajcie się. Po zakończeniu się bitwy pod Alderfen, Baltazar Geld pozwolił swoim braciom, czarodziejom, na przejęcie rytualnego kręgu, który utrzymywał mury bastionu siłą magii. Dokonany przez siły chaosu wyłom nie martwił go tak bardzo jak poszlaki w sprawie prowadzonego przez niego śledztwa. Zgodnie ze słowami Emila Walgiera, wysokiego kapłana Ulrika, magowie, którzy podtrzymywali krąg przed bitwą pod Alderfen, mogli zostać wymordowani przez zmiennokształtnego demona. Teorię tę podtrzymywało wyraźnie wyczuwalne demoniczne spaczenie wokół kręgu. Zdeterminowany do uzyskania odpowiedzi na dręczące pytania, wysoki kapłan zapewnił najwyższego patriarchę, iż nie spocznie, póki nie odnajdzie odpowiedzialnej za to bestii. Opuściwszy garnizon stacjonujący wokół Alderfen, Baltazar Geld udał się do zamku Rauken, gdzie obradować miała rada wojenna złożona z pięciuset największych generałów imperium, kapłanów i czarodziejów. Geld miał na celu opowiedzenie zgromadzonym o stoczonej bitwie oraz wyjaśnienie im, w jaki sposób armią chaosu udało się przedrzeć przez mur wiary. Najwyższy patriarcha był jednak wyczerpany. Nie miał się prosić zgromadzonych na Radzie arystokratów o zachowanie spokoju, wobec czego podniósł głos i śmiertelnie ich obraził. Choć wzbudził tym pomruki niedowierzania i pogardy, imperator nakazał mu jedynie opuścić zgromadzenie i odpocząć. Geld z początku mu odmówił, jednak imperator wcale go nie prosił. Jego surowe spojrzenie wystarczyło, by poszedł po rozum do głowy i opuścił komnatę. Choć Karl Franz nadal pokładał wiarę w złotego czarodzieja, Przeszło mu przez myśl, że Geld powoli traci kontakt z rzeczywistością. Najwyższy patriarcha opuścił zamek Rauken następnego dnia u boku hrabiego Ludenhoffa i Lutora Husa, Herolda Sigmara. Rozdzielili się dopiero na rozdrożu. Lutor Hus udał się na wschód pod bastion Aurik, gdzie miał nadzieję odnaleźć legendarnego Waltena, bohatera bitwy z siłami chaosu, a hrabia Ludenhoff udał się na zachód z powrotem do swoich Włości. Geld ruszył natomiast z powrotem do Alderfen, którym od tej pory zamierzał zarządzać. W miarę upływu czasu do jego uszu docierało coraz więcej raportów na temat domniemanego zmiennokształtnego, wałęsającego się w pobliżu garnizonu. Na przestrzeni następnych tygodni Geld zaangażował się w jego poszukiwania, tak bardzo już nie był w stanie ani skupić się na niczym innym, ani nawet zaczerpnąć odpowiedniej ilości snu. Od czasu powrotu patriarchy do Alderfen, Luthor Hus nawet na chwilę nie przestał szukać Waltena. Zgodnie z opowieściami żołnierzy powracających z linii frontu, od zakończenia się bitwy pod Alderfen, młody kowal dokonał wielu, nie mniej heroicznych czynów, zaskarbiając sobie zaufanie rzeszy dzielnych wojaków. Wielu z nich wierzyło nawet, że Walten był wybrańcem samego Sigmara. Kilka tygodni później okazało się, że wszelkie tropy po zmiennokształtnym od samego początku prowadziły donikąd. Od tego momentu wszelkie teorie na ich temat były źródłem jedynie jeszcze większych zmartwień dla Gelta, ale jednocześnie w końcu mógł się on skupić na umocnieniu samego bastionu. Ostatecznie po przepracowaniu całej nocy na badaniu jego murów Odkrył pewne zakłócenie w zamku Raxpire, fortecy leżącej u stóp gór krańca świata, ludziom z Imperium lepiej znanej jako Hellsrich. Widok Wlada von Karsztajna na czele armii nieumarłych, na miejscu bardzo go zaskoczył. Wampirzy lord, który przejął zamek na użytek swoich sił, podarował złotemu czarodziejowi starożytną księgę objawienia Nekrisa, mającą być wyrazem jego dobrej woli oraz nadziei na owocną współpracę dla dobra całego Imperium. Choć Geld nie chciał dać wiary słowom, wampira był świadom, jak bardzo przetrwanie imperium ludzkości ciążyło mu na sercu od chwili objęcia władzy nad Alderfen, co gorsza, Emil Walgier informował go w listach o powrocie zmiennokształtnego. Wszystko wskazywało na to, że demon podąża tropem samego Waltena. Najwyższy kapłan podejrzewał nawet, iż to właśnie może właśnie słynny Kowal jest poszukiwanym przez nich demonem. Z początku Gelt nie mógł w to uwierzyć jednak po przeczytaniu ostatniego listu, w którym Walgier poinformował go, że Walten został wezwany na audiencję u imperatora, który ma zamiar wręczyć mu młot Galmaras, największy artefakt samego Sigmara, najwyższy patriarcha pobladł ze strachu. Geld leciał do zamku Rauken przez całą noc, jednak nie dostał się na audiencję u imperatora. Zamiast tego jego strażnicy zaczęli go przesłuchiwać, za nic, mają jego ostrzeże... za nic mając jego ostrzeżenia, przed kręcącym się w okolicy zmiennokształtnym. Koniec końców Geld postawił wszystko na jedną kartę, odwrócił się do strażników plecami i posługując się nekromancją przyzwał małą armię nieumarłych. Kiedy dziedziniec zamku pogrążył się w chaosie, Geld z bólem w sercu zaakceptował fakt, iż stał się teraz zdrajcą własnego ludu. Mimo to musiał zrobić wszystko, by zapobiec próbie zamordowania imperatora przez Waltena. Po dostaniu się do sali obrad i zwróceniu na siebie uwagi wszystkich zebranych, zmiennokształtny wiedział już, że musi działać teraz. Emil Walgier, najwyższy kapłan ulirika, nagle ruszył się z miejsca i skoczył w kierunku imperatora. Gwardziści imperatora byli bezsilni, nie zdołali zareagować na zagrożenie, nie do końca rozumiejąc, co właściwie się dzieje. O wiele szybszy okazał się Walten, osławiony Kowal, bohater bitwy pod Alderfen, który natychmiast skoczył między zmiennokształtnego a Karla Franca. Tamtego dnia Walten stał się nie tylko obrońcą imperium, ale i wybawicielem imperatora. Geld dał się oszukać, jak ostatni głupiec. Czując, jak załamują się pod nim nogi, wypadł z komnaty i zaczął biec przed siebie. Wskoczył na siodło rtęci i wzbił się w niebo. Gdyby nie jego złota maska, walczący na dziedzińcu żołnierze byliby w stanie zobaczyć jego łzy. Zdradził wszystko, za, na co, za co przez wiele lat walczył. W przeciągu tygodni od tych wydarzeń kościół Sigmara potępił wszystkie jego dzieła i dokonania, a jego kapłani opuścili bastion Aurik. Nieco później mur na granicy z północą runą, a hordy barbarzyńców wdarły się na terytorium Imperium. Tym razem nie dało się ich już odepchnąć. Tym razem imperialne legiony będą musiały stawić, wroga, stawić wrogu czoła w jednej decydującej bitwie. Hordy chaosu wybrały już nawet pole bitwy. Miało nim być miasto Hefengen. Mamy rok 2525 imperialnego kalendarza. Kiedy hordy chaosu rozlały się po ludzkich krainach, sytuacja na Ultuanie nie prezentowała się wiele lepiej. Na krótko po bitwie, pod znakiem łupieszcy, Tyrion był zdecydowanie pewny, że nadal był sobą, pomimo faktu, iż coraz silniej odczuwał wpływ krwawego Kejna na sercu i duszy. Rozmyślając tak w pełnym skupieniu, ledwie zauważył, że do jego namiotu weszła Drusala, czarnoksiężniczka z Nagarotu. Po przywitaniu się ujawniła się, ujawniła przed regentem Ultuanu swoją prawdziwą twarz. W rzeczywistości Drusala okazała się być samą Morati, matką Malekita. Jak powiedziała, przybyłaby opowiedzieć mu o prawdziwym wymiarze zdrady jego brata. Tyriona niemal natychmiast ogarnęła wściekłość. Książę natychmiast wyszedł z namiotu, zwołał wszystkich magów z obozu i nakazał im przeprowadzenie przed jego oblicze Teklisa. Kiedy Teklis w końcu się zjawił, Tyrion czekał już na niego w opuszczonym tysiące lat wcześniej ceremonialnym kręgu, na którego. E na którego obwodzie stały równo rozmieszczone statuły elfich bogów. Między braćmi nie doszło do wymiany uścisków, uśmiechów i ciepłych słów. Zamiast tego zaczęli się wzajemnie okrążać niczym dwa szukające, szykujące się do skoku drapieżniki. Tyrion przemówił pierwszy, obierając słowa w surowy, oskarżający, ale i błagalny ton. Zarzucił Teklisowi uśmiercenie nie tylko elfów walczących pod bramą Orła, ale i samego Finubara, króla Feniksa. Stos oskarżeń ciągle się powiększał, a Teklis do wszystkiego się przyznawał. Nie będąc w stanie znieść jego niezwykłej arogancji, Tyrion zamachnął się i uderzył go pięścią w twarz. Mak upadł, zakrwawiając swoją piękną szatę. Przyszedł czas na ostatnie pytanie. Tyrion zadał je trzęsącym się z bólu głosem. Musiał wiedzieć, czy Teklis pozwolił jego córce umrzeć. Teklis odpowiedział jedynie – przykro mi, bracie. Ogarnięty nagłym przypływem, furi Tyrion zamachnął się mieczem osnowy Kejna. Bronią, którą odebrał malusowi i mroczne ostrze, jednak teklis w włamku sekundy wyczarował dla siebie rumaka i uciekł z przed jego oblicza. Widząc jak teklis znika mu z oczu, Tyrion był w stanie jedynie zawyć z bezsilności. Po wydaniu rozkazów pościgu za swoim zdradzieckim bratem usiadł w kręgu i w milczeniu rozmyślał aż do zmierzchu. Kryjące się w cieniu na linii drzew leśne elfy pod dowództwem Aralota widziały całe zajście. Po odejściu księcia Tyriona, Aralot u boku Lileat i Kalary. Podeszli do kręgu, gdzie następnie bogini medytowała aż do północy. Następnie, kiedy wstała i ukłoniła się przed posągiem Asurjana, zewnętrzny obwód kręgu zapłonął żywym ogniem. Aralot nie mógł uwierzyć własnym oczom. Pomniki bogów zaczęły ożywać w formie duchów, jak gdyby płomienie obdarzyły je życiem. Płomienie tańczyły. Odgrywając znane mu legendy o bogach, pierwsza śmierć Kurnusa z rąk Keina, za jego miłość do Iszy, walka heka heka Hekarti i Atarti o atencję Keina, Lileth nakazała Aralotowi i kalarze stanięcie w centrum kręgu. Nagle ciemność nad nimi zaczęła zauważalnie gęstnieć, co wyraźnie wzbudziło strachu bogów, którzy podnieśli ręce w próbie obrony. Nie ruszył się jedynie Asurjan. Najwyższy Bóg wszystkich elfów spokojnie patrzył na Aralota. Powoli i z rozwagą stwórca podniósł rękę i zdjął towarzyszącą mu od zarania dziejów maskę. Po tym, co zobaczył Aralota, ogarnął dogłębny szok, a Surian, najwyższy bóg i wucelfiego panteonu, miał jego twarz. Ogień kręgu nagle zgasł, a ciemność nad ich głowami rozrzedziła się, raz jeszcze ukazując gwiazdy. Lilith powiedziała Aralotowi, że jego przeznaczeniem jest stać się nowym Asurianem ich umierającego świata, a do uratowania całej ich rasy musiał wypełnić jeszcze jedno zadanie. Musiał uratować Szalię, bogini łaski, bowiem to ona była kluczem do przetrwania ludzkości, której los był bardzo blisko związany z samymi elfami. Zadanie to wydawało się być niemożliwe do wykonania dla zwykłego śmiertelnika, bowiem od zakończenia pierwszej wojny z chaosem Szalia była więziona przez boga chaosu Nurgla w jego ogrodach. Aralot nie miał jednak zamiaru odrzucić misji powierzonej mu przez samą boginię, nie teraz, gdy wzywa go przeznaczenie. Z ponurą determinacją Aralot ruszył na daleką północ za jedyną towarzyszkę, mając Kalare. Nie mieli wątpliwości, iż miała to być ich ostatnia podróż. Kiedy Ralot udał się w swoją podróż przeznaczenia, dwaj lordowie elfiej rasy, Malekit, zwany Wiedźmim Królem, oraz Tyrion, zwany Obrońcą Ultuanu, powoli zbliżali się do Wysp Plagi, miejsca, w którym ci wielcy przywódcy mieli stanąć oko w oko z własnym przeznaczeniem. Po pokonaniu Istranny i jej armii wysokich elfów, Malekit otrzymał wieści od ocalałych wojowników z armii Malusa Mroczne Ostrze. Zgodnie z ich raportem, od południa zbliżała się armia liczebnie dorównująca jego własnej, prowadzona przez samego księcia Tyriona. Kuran Mroczna Dłoń, kapitan Czarnej Gwardii, doradził Wiedźmiemu Królowi, by ten czym prędzej zajął wyspy Plagi, pozostawiając na miejscu jedynie straż tylną, mającą zatrzymać pozostałe siły Istranny w regionie. Choć Malekit miał inne plany, dostrzegł mądrość w słowach swojego sługi. Zamiast jednak zrobić tak, jak radził, nakazał mu wyznaczenie do misji zniszczenia osłabionej armii i stranny księcia Imrika i jego smoczych rycerzy. Atmosfera na spotkaniu Kurana i Imrika była bardzo nieprzyjazna. Obaj wodzowie w subtelny i zawalowany sposób robili sobie przytyki i obrażali się. Kiedy Kuran otwarcie nakazał Imrikowi zaatakowanie sił i stranny, atmosfera zgęstniała jeszcze bardziej. Imrik wyczuł w słowach Kurana pogardę, dumę i arogancję, której nie miał zamiaru znosić. Zaczął już powoli sięgać po miecz, kiedy nagle do namiotu wpadł Teklis. Czarodziej nosił na sobie ślady swojej ostatniej walki, był cały posiniaczony i krwawił. Powiedział zgromadzonym elfom, że Tyrion padł ofiarą mrocznej mocy samej Morati. Zgodnie z obawami elfiego maga, klątwa Enariona ostatecznie zawładnęła duszą jego brata, odradzając go na podobieństwo samego Keina. Teklis wiedział, że Tyriona należy powstrzymać przed zdobyciem twórcy wdów, nawet jeśli miało to kosztować ich oddanie miecza w ręce Malekita. Spotkanie zakończyło się, zaraz po odjechaniu Kurana i Teklisa kaledoriańscy smoczyjeźdźcy wzbili się w niebo i uderzyli na swoich byłych braci, z ciężkim sercem mordując ich dla wiedźmiego króla. Prawdę na temat Tyriona i losów całego Ultuanu poznał nie tylko król Imrik, ale i wszyscy jego rycerze, w związku z czym wiedzieli, że nie mieli innego wyjścia. Ostatni wojownicy i stranny zostali zgładzeni, a sama Istranna stranna poległa w walce z księciem Imrikiem. Przepełniony żalem za wymordowanie własnych krajan, książę własnoręcznie zbudował im stos, na którym w wyrazie milczącej prośby o przebaczenie złożył ciała i stranny i jej tarczowniczek. Kiedy ostatnia przeszkoda na jego drodze została zniszczona, nie niepokojony przez nikogo wiedźmi król wylądował na wyspach Zarazy. Żadna kraina Ultuanu nie nosi na sobie tak głębokich blizn jak wyspy Zarazy. Było to miejsce legendarne, związane z najmroczniejszymi sekretami i najbardziej chwalebnymi dokonaniami. To tam, jeszcze przed przeniknięciem do świata chaosu, wzniesiono ołtarz Keina i to tam stoczono najbardziej przerażające bitwy z demonami. To właśnie w tym miejscu niejednokrotnie ważyły się losy całej elfiej rasy. Nie inaczej miało być teraz. Wojenne zastępy wszystkich dziesięciu królestw wysokich elfów przybyły na wyspy zarazy celem powstrzymania Malekita raz na zawsze. Centrum armii Ultuanu zajmowała armia z królestwa Iwres, które do walki wysłało całą swoją militarną potęgę. Na jej czele stanęli znani na całym Ultuanie bliźniacy Anaran i Anarel, a u ich boku stanęły zjawy Kejna, Gwardia Silverińska, Podniebne Jastrzębie i Rycerze Storgawal. Wschodnia flanka armii wysokich elfów składała się schodzących we mgle oraz Rycerzy Storgawal, natomiast zachodniej mieli strzec ponurzy wojownicy z Nagarit, nieustannie ostrzący swe miecze przed czekającą ich bitwą. Prowadził ich sam Alit Anar, król cieni. Miejsca, w którym stały ich siły, widać już było było otoczonym mgłą stojący na wzgórzu i pokrytym czaszkami ołtarz Malekid Malekit wiedział, że czas gra na jego niekorzyść. Do jego obozu zaczęły docierać pierwsze raporty na temat starć pojedynczych regimentów obu armii. Spiesząc się co sił, mroczne elfy ruszyły przed siebie, prosto na pozycję wysokich elfów, idąc szlakiem wytyczanym im przez czarną gwardię. Im bliżej siebie obie armie się znajdowały, tym większa ilość bełtów, strzał i zaklęć przeszywała niebo nad głowami wojowników. Natarcie Czarnej Gwardii nie zatrzymało się jednak ani na chwilę. Kontynuowali marsz pomimo strat. Jeszcze nim doszło, doszło, do, nim, jeszcze nim doszło do pierwszego klinczu, niebo rozdarł ogłuszający grom, a skłębiący się nad głowami obu armii chmur spadł gęsty, zabarwiony na czerwono deszcz. Mrowie wojowników cienia, wysokich elfów, obeszło wrogie siły od zachodu, poruszając się w ukryciu przed wyjątkowo, przez wyjątkowo nierówny, pokryty skałami teren i zalało przeciwnika deszczem strzał, zabijając dziesiątki elitarnych wojowników, mrocznych elfów. W odpowiedzi zabójcy druki dokonali szarży na ich pozycje, wypychając ich na mniej sprzyjający teren. Ich siły najpewniej załamałyby się całkowicie, gdyby nie przybyły posiłki, na czele których stał sam Alith Anar. Podnosząc okrzyk bitewny, wojownicy Czarnej Gwardii ruszyli do szarży na wrogie linie. Impakt zderzenia się obu armii poważnie wykrzywił linię bitewną wysokich elfów, tworząc głęboką lukę w szeregach wroga, którą druki szybko wypełnili. W odpowiedzi Gwardia Silweryńska przypuściła atak w najwęższym miejscu luki, biorąc mroczne elfy w okrążenie. Brawurowy szturm mrocznych elfów zakończył się jedynie schwytaniem ich w śmiertelnie niebezpieczne szczęki wroga w chwili, gdy do walki ruszyła druga linia bitewna wysokich elfów. Wysoko na niebie nad walczącymi, rycerze na gryfach Storgawal szykowali się właśnie do szarży. Impet ich uderzenia w szeregi druki zahamował im postępy, zmuszając ich do coraz głębszego cofania się. Kiedy pierwsza fala natarcia wyraźnie osłabła, malekit nakazał szturm następnej. Prowadzili ją rycerze Czarnych Smoków z bractwa władców Zapomnienia, na których czele stał Serafon, smok samego wiedźmiego króla. Z pomocą czarnoksiężniczek, mrocznych elfów, rycerze na gryfach zostali związani siecią z mrocznej magii i zrzuceni z powietrza niczym pacnięte muchy. Księżniczka Anarel natychmiast odwdzięczyła się czarnoksiężniczkom, rzucając na nie klątwę, przez którą zostały pożarte przez ich własną magię. Wraz z ich śmiercią rycerze Gryfów zostali uwolnieni z sieci. Gdyby nie magia Anarel, w wielu miejscach linii bitwy Wysokie Elfy nie miałyby szans na sukces. Jej starania dostrzegł sam malekit. Narastająca w nim irytacja sprawiła, że postanowił zająć się nią osobiście. W tym samym czasie Czarna Gwardia toczyła zażarty bój z Gwardią Silweryńską, jednak po uśmierceniu księcia Anarana przez Kurana, w wiekopomnym pojedynku prawdziwych herosów świata elfów, szala zwycięstwa na krótko przechyliła się na stronę druki. Ich radość była jednak krótkotrwała. Kuran został nagle otoczony przez kilkanaście włóczni i bez litości zabity przez samego Alita Anara jego śmierć zdekoncentrowała jednak księżniczkę Anarelle w najbardziej krytycznym momencie pikujący w jej kierunku Serafon chwycił ją w swoją ogromną paszczę miażdżąc i rozszarpując jej ciało dziesiątkami potężnych zębów po czym wypuścił to co z niej zostało na zbocze wzgórza patrząc jak powoli ześlizguje się ku walczącym w tym samym momencie armia księcia Tyriona dołączyła do walki ogłaszając swoje przybycie walczącym ogłuszającymi odgłosami rogów wojennych Malekit wiedział, że czas przecieka mu przez palce i postanowił natychmiast udać się na szczyt wzgórza. Tanar dostrzegł odlatującego serafona, zupełnie odruchowo napiął łuk i wypuścił w jego kierunku strzałę. O Królu Cieni opowiadano najróżniejsze historie. Zdecydowana większość z nich nie miała nawet prawa być prawdziwa. Najprawdopodobniej to właśnie do tej grupy opowieści elfy zaliczać będą historię o tym, jak zrzucił z nieba smoka pojedynczą strzałą. Strzała z łatwością przebiła się przez smocze łuski i utkwiła głęboko w jego ciele. Serafon zawył, a następnie runął ku ziemi. Wykorzystując chwilę zawahania mrocznych elfów na ten widok, Korhil, dowódca lwiej gwardii, uniósł miecz nad głowę i ryknął co sił w płucach, motywując swoich ludzi do wznowienia natarcia. Obserwując całe zajście ze swojego punktu widokowego, Morati rzuciła swoje mroczne czary, szepcząc do ucha każdego zdrajcy w szeregach mrocznych elfów, iż nastał czas. W jednej chwili około 1 trzecia wojowników mrocznych elfów zwróciła się przeciwko swoim braciom, dołączając do szturmujących ich pozycję wysokich elfów i nieuchronnie zbliżając się do wiedźmiego króla. Pięciu wielkich elfich lordów walczyło o próbie dotarcia na szczyt. Malekit i jego smok mozolnie przebijali się przez szeregi wrogów i zdrajców, podczas gdy Tyrion płynnie omijał co większe przeszkody dzięki swojemu zwinnemu rumakowi. Teklis na swoim mrocznym wierzchowcu przemykał przez trwającą rzeź niczym niewidoczny cień, a ali Tanar, król cieni, skakał między skałami w próbie odszukania wzrokiem znienawidzonego wiedźmiego króla. W tyle za Tyrionem kapitan gwardii Feniksa Karadrian prowadził swój regiment śladami księcia Wiedźmi król zdołał uprzedzić ich wszystkich i wdrapać się na szczyt jako pierwszy, a przynajmniej tak mu się wydawało, bowiem w chwili, gdy postawił pierwszy krok na samym szczycie, zaatakował go Ostrze Cienia, przywódca zabójców mrocznych elfów z ramienia staruchy Helebron. Jako zabójca z setkami lat doświadczenia na karku, ostrzecienia nie miał sporych trudności z obezwładnieniem Malekita, jednak w krytycznym momencie, kiedy miał już zadać mu śmiertelny cios i zakończyć jego trwającą tysiące lat tyranię, głosy w jego głowie zaczęły krzyczeć. Zabójca chwycił się za głowę i upadł na kolana z bólu. Malekit nie wiedział, czy był bardziej zdziwiony całym zajściem, czy może wściekły z uwagi na zuchwałość swojego niedoszłego zabójcy. Nie zdążył jednak zmiażdżyć mu czaszki. Jeszcze zanim był w stanie wyciągnąć rękę w kierunku jego głowy, na szczycie wzgórza pojawił się Tyrion, stając w pozycji bitewnej z płonącym mieczem i tarczą. Ostrze szybko się ulotnił. Wiedźmi król mierzył się z Tyrionem wzrokiem niemal przed samym ołtarzem Keyna. Żaden nie wypowiedział ani jednego słowa. Nie rzucali obelgami ani wyzwaniami. Obaj doskonale wiedzieli, że walka będzie trwać do śmierci jednego z nich. Tyrion uderzył pierwszy, rozpoczynając wymianę silnych ciosów między spadkobiercami Enariona, które z oddali musiały przypominać błyskawiczne rozmycia światła i tańczące iskry. W tym momencie Malekid dostrzegł w Tyrionie coś nowego. Książę poruszał się jeszcze szybciej niż kiedyś, a za każdym jego ruchem podążał nieznany mu cień. Ich pojedynek był bardzo dynamiczny. Z miejsca, w którym zaczęli ze sobą walczyć, szybko przenieśli walkę do samej świątyni. Pomimo jej ogromu, starcie tytanów w jej prastarych nawach doprowadziło do zniszczenia wielu dumnych zabytków elfiej kultury. Było to coś, czego nie można było uniknąć w starciu smoczego jeźdźca z awatarem boga wojny. W trakcie ich pojedynku Wiedźmi król z konsternacją odkrył, że wysłany przeciwko niemu zabójca, choć częściowo wypełnił powierzone mu zadanie, dopiero teraz poczuł piekącą go od jakiejś toksyny ranę. Jednocześnie zdał sobie sprawę, że w związku z tym walka nie potrwa już zbyt długo. W desperacji Wiedźmi król wystrzelił w kierunku Tyriona chmurą z mrocznych płomieni. Malandir, waleczny wierzchowiec księcia regenta, odruchowo odskoczył na bok, zaś sam Tyrion wymierzył w malekita swoim mieczem, słonecznym kłem, wypuszczając z niego drzemiący w nim ogień. Mroczne i złote płomienie spotkały się w locie, łakomie pożerając się nawzajem nad samym ołtarzem Kejna. Złote płomienie Tyriona niespodziewanie szybko jednak przygasły, pozwalając, by mroczny ogień całkowicie je zdławił i otoczył Tyriona. Tyrion nie miał jednak zamiaru dać się spopielić i z rozpędu wyskoczył na grzbiecie rumaka w powietrze, silnym ciosem strącając malekita z siodła. Z twarzą poczerniałą od sadzy, Tyrion podjechał do leżącego na plecach pozbawionego życia w lewym ramieniu i krwawiącego z brzucha malekita. Spowolniony przez zadany mu rany malekit, był w stanie niepewnie wstać i wymamrotać kilka niezrozumiałych słów, nim Tyrion przerwał mu, silnym ciosem łamiąc jego prastary miecz, niszczyciela, na kilka części. Następnie uderzył go pięścią w gardło, zmuszając go do klęknięcia na oba kolana, po czym z całej siły kopnął go w szczękę. Kiedy Wiedźmi król wylądował na łopatkach, wokół jego ciała uformowała się kałuża krwi. Ciężko dysząc, Tyrion odwrócił się w kierunku legendarnego twórcy wdów i wyciągnął w jego kierunku rękę. W tym samym momencie u stóp świątyni stanął Teklis. Widząc, co zamierza zrobić jego brat, natychmiast krzyknął w jego kierunku, błagając, by się zatrzymał. Tyrion nawet go już nie słyszał. Szum wydobywający się z miecza był zbyt intensywny. Powoli oplutł palce wokół rękojeści. Niebo przeszyły błyskawice. Deszcz nagle się wzmógł. Bardziej wrażliwe na wiatry magii, elfy były w stanie przysiąc, że echo gromu niosło ze sobą mroczny śmiech. Błagania Tyklisa zdały się na nic. Tyrion odwrócił się w kierunku Malekita z twórcą wdów w dłoni, spojrzał mu w oczy, po czym nie mówiąc nic podniósł miecz. Wiedźmi król, odwieczna zguba elfów i przyczyna wszystkich nieszczęść ich rasy, dostał od, od losu zaledwie sekundę na pożegnanie się z życiem. Wraz z nim w niebyt miała jednak odejść również jedyna i ostatnia nadzieja Ultuanu. Teklis szybko opanował szoki, rzucił zaklęcie odbicia w kierunku swojego brata, jednak twórca wdów z ogromnym apetytem pożarł je, nim zdołało dosięgnąć celu. Tyrion szybko do niego podszedł i powalił go jednym uderzeniem pięści. Nie chcąc tracić czasu, książę regent odwrócił się, chcąc w końcu zająć się Malekitem, jednak drogę do niego zagrodził mu Karadrian. Przywódca Lwiej Gwardii wiedział, że ten dzień nastanie. Pokazał mu go w wizji Sama Surian, jednak dopiero teraz zrozumiał, że musiał podjąć decyzję, od której miała zależeć przyszłość jego ludu. Mając pełen obraz sytuacji, postanowił stanąć u boku Malekita. Tyrion jedynie roześmiał się i nakazał kapitanowi złożyć broń, jednak kiedy ten nie ustąpił, stracił cierpliwość i zaatakował go. W chwili, gdy opuszczał miecz, przestrzenią między nimi przeleciała strzała. W wejściu do świątyni stanął, stanął Alit Anar, który bez zastanowienia wypuścił strzałę, mierząc w serce Malekita. Zgodnie z wizją zesłaną mu przez Enariona, Karadrian powinien był umrzeć. Był on jednak stwórcą, nie zaś siewcą losu. Ta domena należała do Lileth, tylko ona mogła zmienić czyjeś przeznaczenie. Kiedy strzała Króla Cieni pomknęła przez powietrze, okaleczony Teklis wyczuł jej magiczną aurę. To w końcu on stworzył łuk Alita Anara, zmuszając się do ostatniego wysiłku, potężny mak wpłynął na tor lotu strzały, kierując ją na napierśnik Tyriona. Smoczy pancerz księcia regenta wytrzymał, ale on sam został odrzucony w tył impetem uderzenia. Zbierając się z posadzki, Elfimak ruszył przed siebie w kierunku Malekita, wzywając Lileth na pomoc i słysząc, jak Król Cieni wyjmuje miecz. Białe światło bogini obmyło ołtarz Kejna, opływając jego starożytne kamienie, a kiedy zniknęło, Malekit, Karadrian, Teklis, Serafon i Ashtari, gwardziści Feniksa, którzy wbiegli do świątyni chcąc wspomóc swojego kapitana, zniknęli wraz z nim. Bitwa o wyspy Zarazy zakończyła się, dając początek nowej epoce w historii Ultuanu, wraz z opuszczeniem świątyni przez Tyriona z twórcą wdów wzniesionym ku niebu, nastał czas Kejna. I tyle, jeśli chodzi o ten fantastyczny i klimatyczny kawałek czasów końca. Ja dziękuję serdecznie Wam za dzisiaj i za cały rok, kiedy byliście ze mną, i nie tylko za ten rok, ale i za pozostałe lata. Dzisiaj mamy 31 grudnia 2023 roku i oby od jutra, no nie tylko oby. I oby od jutra również Wam zaświeciło słoneczko i było przyjemnie i było dobrze w kolejnym roku, czego Wam wszystkim życzę, również samemu sobie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.